Witajcie! W dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie mapę Górka, która wyszła tutaj chyba wczoraj na LS Portalu i tam chyba innych tych pochodnych stronach, całych innych niż ModHub. Tak właśnie wygląda. No nie wiem, no, ocencie sami, ale pola tutaj układają się w taki sposób. Widać, że są takie trochę nieregularne. Wydaje mi się, że mogły tutaj być robione skryptem na pola i dlatego one są takie właśnie tutaj no nie chcę ich znaczy no można nazwać ich koślawe. Takie właśnie jak zygzaki trochę tutaj są nie są to jakieś proste pola. Rozumiem zamysł o co tutaj mogło chodzić bo jest to gdzieś mapa inspirowana realem i realną miejscowością gdzieś tam podobno w województwie lubelskim. I gdy weźmie się mapę, nałoży tutaj terenu, to później takim skryptem rzeczywiście można te pola sobie tam malować. Tylko, że nie wychodzi to zawsze dobrze i zazwyczaj to może lagować. No ale tutaj tak to jest chyba zrobione. No właśnie, tak mi się wydaje, że tak jest zrobione. Właśnie te pola. No ale, no ale dobra, niech tam będzie. W każdym razie, no mówię, może to lagować. I przez to też tutaj tak trochę brzydziej to wygląda. Nie jest to tak może trochę prosto. No, dla, dla niektórych może mogą być takie pola lepsze, ale mi to osobiście się niezbyt podoba i powiedziałbym, że to takie właśnie trochę koślawe są te pola, później wychodzą. Ja wolę takie bardziej prostokątne kształty, że już zaczynamy i ta linia jest taka prosta. No, ale dobra, niech tam będzie. Ile ich tutaj jest? 90. Już tutaj widzę 8, więc coś koło tego no więc, trochę jakby nie było tutaj. Tego jest błędów w logu Było sporo, yy, i właśnie one były tutaj dotyczące tych pól i farmlandów. Yy, mamy trzy skupy, chyba działające no przynajmniej. Tu się wyświetlają. Yy, te inne rzeczy też tam gdzieś można sprzedać. No nie wszystko, nie wszystko tu można sprzedać. O tych rzeczy na przykład nigdzie nie sprzedamy. No, ale te tutaj podstawowe zboża, chociaż można sprzedać w tych trzech skupach, jakie tutaj mapa posiada. Zaczynamy przy takim sklepie, gdzieś tam tu znowu jest jakiś easter egg w postaci jakiegoś tam wyciętego fragmentu z jakiegoś filmu kultowego. O, no, właśnie to o tym mówię. Tutaj widać, jakie to jest takie. Nierówne. No, z jednej strony, może spoko dla niektórych, ale mi to kompletnie nie siedzi. Totalnie mi się to nie podoba. No ale dobra, lecimy dalej. Gdzieby tutaj sobie, albo tym asfaltem, może sobie pójdźmy. Gdzieś autor tam coś wspominał, że jest właśnie, że, że ta mapa nie jest tak do końca zrobiona jakby chciał. Może coś w tym stylu. No właśnie chociażby gdzieś tam słupy tutaj wchodzą na pola, nie są połączone te, te linie ze sobą, więc no jest to jak jest, o tutaj coś gra, A za głośno, za głośno, ale dobra, jakieś tam statyczne gospodarki, no i właśnie tu mówię, autor o tym tam pisał, że wydaje to, no ale to jeszcze może nie wygląda tak jakby chciał, no ale skoro wydaje, no to to już znaczy, że to jest po prostu wersja jakaś tam, Którą, no, którą się tutaj może pochwalić, więc my tutaj to patrzymy tak normalnie, gdzieś tam pomijając te kwestie. Yy, nigdzie tu nie ma, widzę, że yy, przerwy w polu, po prostu te, te pole to tak leci, i te, te słupy to wyglądają tak, jakby były po prostu później ustawione na tych polach, i już nic tutaj więcej nie jest z nimi zrobione. Nie są jakoś tam obrobione jakąś trawką czy czymś. Nawet już nie słucham tutaj tych histeregów, co to tam, co oni tam mówią. Tutaj, no, budynki, budynki oczywiście to są stare, budynki gdzieś tam z 17-13. Taki gdzieś stary klimat, ten może, no ten trochę, trochę lepiej może wygląda, mimo że też chyba ma już parę lat. Jakieś tutaj polne drogi, tu dosyć spoko, patrzcie, dosyć ładny wyjazd, gdzieś tam tym błotem pomazane. Jakoś yy, drogi polne też mogą, yy, znaczy ujdą naprawdę. No tutaj, te, te drogi polne, chociaż no, no właśnie, no gdzieś tam lewitują, yy, gdzieś to też nie jest tam dopracowane do końca, ale powiem Wam, że tak w ogólnym rozrachunku yy, uszłyby takie nawet przyzwoicie, przyzwoicie to wygląda, tylko że gdzieś tam, no trzeba by było trochę przy tym dłużej przysiedzieć, żeby to jakoś lepiej tym terenem obrobić i tak dalej. No a tutaj ten, ten akurat obiekt to jest chyba z Mothaba, z tego co pamiętam, te słupy to mnie drażnią naprawdę, że to wszystko tutaj wchodzi, o widzicie, na, na pola i to nie jest w ogóle trawą obrabione, bo jak tego nie ma, jak się nie zrobi właśnie trawą tych słupów, tylko one tak stoją po prostu na polu, no to to już jest takie po prostu trętwe, że to, to widać, że, że tutaj nie jest... Że to nie jest przyłoże... nie ma żadnego przyłożenia tutaj do tego, i później to tak no, słabo wygląda. O, tutaj dosyć ładna chatka, gdzieś tam z ładnym płotem, także akurat to statyczne tutaj gospodarstwo wygląda spoko. No i tutaj znowu te pola pola. Podstawka mapy, z tego co tutaj widzę i z tego co bym szacował, myślę, że jest francuska. I chyba taki jest, bo te kolory są tutaj takie bardziej, właśnie francuskie, ale no, tego nie jestem pewien. To tak właśnie zawsze z tymi podstawkami to tutaj szacuję, z jakiej może być mapy. Nieraz to. O ten żółk tutaj też. <laughs> nieźle. Nieraz od razu widać, gdy się wejdzie na mapę, to od razu widać, że podstawka jest francuska. A nieraz, właśnie, tak trudno to trochę określić gdzie tutaj sobie dalej pójdziemy. Tutaj mamy koniec miejscowości. Są też, widzę, gdzieś tam znajdźki jakieś porozrzucane. Nie, to, to, to kompletnie, kompletnie jest dla mnie nie do przyjęcia nawet coś takiego. Tutaj to w ogóle, co to jest? Powiem mi ktoś, jak, jak to działa tutaj w tym miejscu. Nie wiem, tak dziwnie tutaj to samo. Ale dobra, tu już koniec tej mapy. Chyba właśnie tak, tutaj dalej już jest jakaś kolizja. Tam też jakieś statyczne budynki. Tak, tam dalej. Zakończenie powiem Wam, że całkiem przyzwoite. Naprawdę tutaj do zakończenia to nie ma co zbytnio powiedzieć, bo w sensie powiedzieć złego o zakończeniu, bo zakończenie tutaj jest naprawdę dobre. No, dla mnie. Dla mnie naprawdę tu ujdzie, tylko nie wiem, tą kolizję to już można by było gdzieś w tym miejscu zrobić. Bo po co tutaj wjeżdżać na te statyczne gospodarki i patrzeć, że to są właśnie takie stare budynki, stare modele, gdzieś tam, tutaj już dać kolizję, że dalej nie można jechać i tyle, bo tam, tam nawet nie ma jak zawrócić, więc tam ktoś pojedzie i już nawet nie ma jak zawrócić, bo tam żadna droga polna nie leci. Ale mówię, to zakończenie z tej strony mnie naprawdę zaskoczyło, bo wygląda. Bardzo dobrze, nawet bym mógł to tak ująć. Patrzcie, tu nawet nie widać za bardzo, że tam jest koniec mapy. Także, no kurczę, widzicie, gdzieś tam są jakieś minusy, ale i te plusy też gdzieś tam można zauważyć. Nawet gdzieś w takich mapach, gdzieś tam i poza hubem. dobra, tutaj, tu jakiś skup, chyba. Aż sobie sprawdzimy, gdzie my w ogóle jesteśmy, tutaj jesteśmy, skupu Haliny. I jadwigi, odwigi. Czyli tutaj, tak jakby, jakbyśmy mieli dwa skupy. No, też skup po prostu jest i tyle. Tutaj. Tutaj jakiś. Widzę, lepszy domek jest. Tak, to jest. No, niezły. Niezły. Patrzcie, tutaj też jest ten paralaks na dachu. Mimo, że odwrócony z tamtej strony, no ale jest. Całkiem ten dom tutaj. Dobrze zrobiony. Ta obora stara. Ten dom też nawet spoko. Dwa domy tu w ogóle są na jednym gospodarstwie. Ciekawie. Dobra, lecimy sobie tutaj dalej w tą stronę. Tu też jakieś statyczne gospodarstwo. Światła się świecą, widzę, ale za chwilę zobaczymy, czy tu jest w ogóle jakieś gospodarstwo na start. No dobra, to poleca tutaj jakieś ceny. No po prostu. Kolejny chyba skup z tego, co mi się wydaje, tak. Mamy jakiś konfident z Półkazo, więc tutaj dalej sobie lecimy. Tutaj coś mamy, nie jakieś statyczne gospodarstwo, tylko. Okej. Okay. To lecimy jeszcze w tą stronę. A co ten bizon tutaj robi? Aha, jakieś tam kolejne dźwięki są wgrane. No spoko, no gdzieś tam takie maszyny. Na końcach leżątko. Tak no ten bizon, jakby on jeszcze gdzieś tam pojawia, pojawiał się tylko latem, no to spoko, ale jak on tu stoi przez cały rok, no to już tak średnio. Tak średnio, ale tutaj też za bardzo gracz nie jeździ w tą stronę, bo tu już koniec mapy chyba, że gdy właśnie tutaj ogarnia te pola w tym no właśnie w tym miejscu. No i to tyle. Pola dosyć takie można powiedzieć, że średnie, jeżeli chodzi o wielkość. Gdzieś tam tu jest coś większego, typu właśnie to 57, które chyba będzie największym polem, i to chyba będzie właśnie to pole. Tak. Także no to można powiedzieć, że już jest duże duże pole, więc też można coś tutaj sobie podziałać z większym sprzętem. A tu mamy chyba kolejny skup, gdzieś w takiej mniej więcej środkowej części mapy. Tak, jest coś skup u Rafała. Ciekawie wyglądający skup w ogóle. Zobaczcie, ile tu jest kamieni na, na tym. No ten żwir taki jest tutaj. Ta tekstura, właśnie takiego żwiru i mnóstwo kamieni. No może aż przesada ich jest, no ale też gdzieś tam ma to swój jakiś urok. No i nie można powiedzieć, że ten skup jest jakiś brzydki, bo no, ten budynek akurat jest tutaj naprawdę bardzo ładny. To chyba nie wiem, czy nie. Gdzieś tam jakiś wydany jest osobno ten budynek. Tak coś bym przypuszczał. I wygląda dosyć nieźle. Tu chyba da się sprzedać zboże. No, taki niezły skup. Może za dużo tutaj tych kamieni i inaczej to ogarnąć wywalić te modele, właśnie tych ciągników, bo one. One no są stare i tak trochę tutaj nie, nie bardzo pasują. Można by było wyciągnąć ze sklepu tak jak tego Bizona i wstawić tu coś lepszego. Nie wiem czy ten bluszcz też tutaj pasuje na tym murowanym domu. Zobaczcie, no to jest gdzieś tam dosyć nowy dom, który tutaj powstał niedawno. Ten skup przecież też nie jest jakiś opuszczony, więc ten, ten bluszcz raczej w tym miejscu totalnie tutaj nie pasuje. Drzewa są trochę dalej, więc ja bym go tutaj nie dawał. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, to skup naprawdę naprawdę w dobrym stanie, bym powiedział. Także no, lecimy. Wyjeżdżamy sobie z tego skupu tutaj do drogi. O tutaj w ogóle ciekawy punkt na tej mapie. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Są dwie drogi asfaltowe. Połączone właśnie kawałkiem takiej drogi polnej. No, tutaj a tutaj już zaczynaliśmy. No więc tutaj ten punkt na mapie, taki dosyć dobry. O, tutaj też spoko, patrzcie. Tu są dwa takie. Dwie drogi asfaltowe. I to jest też dobry klimat. Jedna gdzieś taka bardziej droga lokalna, gdzieś tam z boku położona, a druga tutaj taka bardziej główniejsza, gdzieś tam schodnikiem nawet. Więc no, kurczę, dobry klimat to daje. Gdyby to jeszcze jakoś dopracować, to. Spoko by to mogło wyglądać. Nie wygląda źle, ale też szału nie ma. Tak, by można to było gdzieś tam powiedzieć o tym o tej, o tej mapie. Ale no, gdzieś tam myślę, że można byłoby sobie pograć. Tylko widzę, że. A nie, dobra, jest tu jakieś gospodarstwo. Więc zobaczmy sobie, gdzie my w ogóle tutaj jesteśmy. Aha, w tym miejscu jesteśmy. I tutaj jest jakieś tam gospodarstwo startowe które no dla mnie byłoby raczej do wywalenia gdzieś tam z, takim, z takimi modelami na gospodarstwie no, no właśnie czy no, no ten może trochę lepszy, ale też niezbyt ten dom to mi w ogóle nie siedzi więc tutaj trzeba by było pobudować jakieś gospodarstwo na start i myślę, że tu można by było sobie gdzieś tam pograć, jakiś stawik tu mamy, chociaż w to miejsce jakoś tak mi się nie bardzo podoba. Tam, yy, tam były lepsze miejsca właśnie, chociażby przy tamtym zakończeniu, które było zrobione bardzo dobrze. No a tutaj w tym miejscu to jakoś tak, nie wiem. Także kilka fajnych miejsc idzie tu znaleźć. W ogóle to zobaczcie, ten, ten rozrzutnik to jest oryginalny, ale, ale on tutaj jest jakoś... Ja nie wiem, ta podłoga, czy on tak wygląda w grze? Rzeczywiście? Jaki to jest Brandner? jest chyba w ogóle przyczepa, przyczepa z możliwością zrobienia rozrzutnika, czy nie, to jest, to by było to i to, to tutaj da się zrobić rozrzutnik, ale to jest większe, nie, to nie wiem. Chyba, że to z poprzedniego farminga może jest wyciągnięty, no ciekawe. Yy, także tyle, jeżeli chodzi o tą mapę, yy, mogliście sobie tutaj zobaczyć jak to wygląda, jest kilka takich ciekawych punktów. Gdzie naprawdę to mogłoby wyglądać, gdyby to jakoś bardziej dopracować. No i gdzieś tam, coś takiego to też jakoś dla mnie to nie przechodzi. Bo taka monotonia, te krzaki tutaj są, taką monotonią, trochę. I te drzewa też mi się zdaje, że takie trochę monotonne. Wszędzie są tutaj takie same, tak jakby wygenerowane tym skryptem na lasy. Coś mi się tak wydaje, że też tak mogło. Być. No, i te pola też raczej tym skryptem to może trochę bardziej lagować przez to. I myślę, że tak też jest. Błędy oczywiście. I waga mapy, która jest porażająca, bo aż gigabyte 70. Ale w pakiecie tam nawet dostajemy giants edytora. Nie wiem po co totalnie, no ale razem, gdy pobierzemy sobie mapę, ten gigabyte 70 tego internetu. Poświęcimy to, dostajemy w pakiecie nawet Giant's Editora. Nie wiem, co autor miał na myśli, dodając go do tej paczki, no ale coś takiego jest. Także to była mapa górka, a ja byłem Barcom, a ja jestem Barcom i dziękuję Wam za uwagę i mówię do usłyszenia.